roku setki starych aut stają na linii startu, by w jak najlepszym stanie dotrzeć do wyznaczonego przez organizatorów celu. Złombol to wyjątkowy rajd, bo z charytatywnym założeniem. Nie zabrakło na nim olsztyńskiej reprezentacji w osobie księdza Łukasza z parafii ewangelicko-augsburskiej w Olsztynie, za kierownicą ponad 30-letniego Wartburga. To jest samochód Wartburg, produkowany niegdyś w NRD. Ten jest z roku 1990, więc stosunkowo młody jak na te samochody. Produkowany już po zjednoczeniu Niemiec, w związku z tym oryginalnie z silnikiem Volkswagena, dlatego też łatwiej nim brać udział w rajdach. Rajd tradycyjnie rozpoczął się w Katowicach. Ze względu na sytuację związaną z pandemią przewidziano kilka celów. Pierwszy pod Piotrkowem Trybunalskim, drugi zaś w Bułgarii. Ekipa Wartburga dotarła do trzeciej, najdalszej mety ulokowanej w tureckiej miejscowości Burhaniye. Jak udało się tego dokonać? O, to chyba głównie zasługa naszego mechanika, który przygotowywał ten samochód. My już drugi raz wzięliśmy udział w Zombolu, naszą ekipą. Wtedy mechanik jechał z nami, tym razem niestety nie mógł. W związku z tym sami jechaliśmy, ale auto było tak przygotowane, że sami się dziwiliśmy, ale się nic nie działo nadzwyczajnego. Rajd rozpoczął się 26 czerwca. Ekipa Remobil 500, czyli załoga Wartburga, do Burhaniye dotarła 1 lipca. Polską granicę przekroczyli w drodze powrotnej 6 lipca. W sumie 31-letni Wartburg pokonał 4800 km pełnych przygód. Spotykaliśmy masę naprawdę dobrych, pozytywnych ludzi. Poznawaliśmy piękne miejsca. Byliśmy chyba najbardziej zachwyceni taką drogą w Rumunii, która się nazywa Transfogaraska. Na jej szczycie spotkaliśmy jeszcze śnieg, właściwie dużo śniegu. Tam nocowaliśmy, wymarzliśmy okrutnie, chociaż wcześniej rano, później jak już wstaliśmy, słońce zaświeciło, to w krótkich spodenkach chodziliśmy. Więc jednocześnie ten śnieg i ten gorąc to było zaskakujące miejsce. Ekipę Remobil 500 znaleźć można na Facebooku. Tam załoga zabytkowego Wartburga chętnie dzieli się swoją motoryzacyjną pasją.